wypada, aby list od księdza rektora przeczytać od pulpitu głównego, a napisał: Szanowna pani doktor habilitowana Maria Ryś, profesor UKSW, podyplomowe studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides Federatio. Szanowna pani profesor, szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w kongresie o życiu. Życie ma niezbywalną wartość. Organizowanym przez podyplomowe studium relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i Towarzystwo Uniwersyteckie Fides Federatio. Zaproszenie to jest dla mnie wyróżnieniem, jednakże ze względu na wcześniej przyjęte zobowiązania nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tym wydarzeniu. Na ręce pani profesor przekazuję wyrazy uznania dla organizatorów tego naukowego spotkania i gratuluję podjętej inicjatywy podejmującej ważny i aktualny problem we współczesnym świecie, jakim jest problem niezbywalnej wartości ludzkiego życia. Wszystkim uczestnikom życzę owocnych obrad oraz umocnienia w działaniach na rzecz promocji życia w różnych obszarach państwa działalności. Z wyrazami szacunku ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Dziekoński, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przeciwko życiu bodaj najczęściej przywołuje się argument cierpienia. Nazwę go wprost argumentem pogańskim, który może być unicestwiony w pełni tylko przez wiarę. W tym kontekście przywołam jedną z najpiękniejszych i najmniej znanych postaci polskiej historii oraz przytoczę bardzo ważny cytat jego poezji. Mam na myśli oczywiście Karola Antoniewicza, który żył krótko w latach 1807-1852. Pochodził, kilka zdań życiorysu, bardzo krótko. Pochodził z ormiańskiej rodziny. W 1927 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Brał czynny udział w powstaniu listopadowym. W 1833 wstąpił w związek małżeński z Zofią Nikorowicz i miał z nią 5 dzieci. Po przedwczesnej śmierci wszystkich 5 dzieci zajął się opieką nad chorymi i opuszczonymi, zamieniając swój dwór w skwarzawie na szkołę i szpital. Ale potem zmarła i żona. W takim stanie ducha mógł i miał prawo się załamać. Odnalazł go jeden z jego przyjaciół, jezuita, który namówił go, aby wstąpił do jezuitów. Stał się gorliwym misjonarzem na Podkarpaciu i na Śląsku. W końcu w Poznańskim, dokładnie w Obrze, zorganizował ośrodek pomocy dla ofiar cholery. Sam się nią zaraził i zmarł. Znana jest nam dobrze synteza Fides et Ratio. Bardzo znana. Wiara i rozum. Antoniewicz może być osobowym symbolem innej syntezy. Cierpienie i wiara. Z jego cierpienia pod wpływem żywej wiary zrodziła się perła polskiej poezji, religijnej poezji. Tuż przed wstąpieniem do zakonu napisał utwór, pieśń, bez której nie wyobrażam sobie od strony kulturowej okresu Wielkiego Postu. W krzyżu cierpienie. W krzyżu zbawienie. W krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie Boże raz pojąć może, ten nic nie pragnie,
nie szuka. Ostatnia zwrotka brzmi: gdy cię skrzywdzono albo zraniono lub serce czyjeś zawiodło, o, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech ci stanie za godło. Ale nie wyobrażam sobie także szczególnego majowego kultu Matki Bożej bez innej pieśni Karola Antoniewicza. Chwalcie łąki umajone. Jak to możliwe, że ten ojciec i mąż cierpienia dzięki wierze wydobył z siebie tak wielką radość, pochwałę życia i życie na chwałę Maryi. Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone, chwalcie, tu się widzi to wszystko, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki. I znowu w ostatniej frazie: i co czuję, i co żyję, i co czuję, i co żyję, niech z nami sławi Maryję. Ta fraza mogłaby być mottem dzisiejszej konferencji. I co czuję, i co żyję, niech chwali. Współcześni poganie błądzą, ponieważ redukują życie do swoistej wegetacji, spontaniczności, użyteczności, przyjemności i teraźniejszości. Żyj chwilą. Gdyby ksiądz Antoniewicz tak myślał, zadałby sobie samemu śmierć. Chrześcijanie podchodzą do życia integralnie. Po pierwsze, bronią życia samego w sobie, jako takiego, niezależnie od jego formy. Właśnie i co żuje, i co czuje, i co żyje. Niech chwali Maryja. Po drugie, patrzą na życie z punktu widzenia jego świętości, celowości, wartości. Właśnie tej zdolności, że wszystko, co czuje i żyje, może chwalić Boga. To jest druga część integralna spojrzenia na życie. I życia można bronić, nie wystarczy, tylko w części pierwszej, że istnieje, że się czuje, ale poprzez tę pełnię, którą może i powinno osiągnąć. Te moje refleksje wzięły się stąd, że po 12 latach choroby na złośliwy nowotwór mojej świętej pamięci żony, w ostatnich miesiącach każdy dzień zaczynaliśmy od jakże głębokiej, przepięknej modlitwy, największej akceptacji i zawierzenia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała, czyli pełna akceptacja tego wszystkiego, życia niezależnie od tego, co się dzieje. W tej modlitwie jest zwycięstwo, bodaj największe zwycięstwo wiary. Poganie zredukowaliby życie do choroby i cierpienia fizycznego. Oni na tym poprzestają. Moja żona przez życie rozumiała zdolność do ofiarowania cierpienia za innych. Jest ten drugi krok, który daje rzeczywisty sens życiu. Pominięcie go jest jakimś redukcjonizmem, jest jakby zemstą rozumu, odebraniem rozumu. Cieszę się, że ta konferencja poświęcona jest nie tylko temu, co jest minimalną, fizyczną podstawą życia, ale przede wszystkim temu, w jaki sposób jest ono wartością, blaskiem, pięknem, w jaki sposób wiara jest duszą i koroną życia. Jest to właściwy, ponieważ pełny punkt widzenia. I przechodzimy do części merytorycznej. Zapraszam z pierwszym referatem wszystkim znanego, wszystkim przez wszystkich nas niezwykle cenionego
ojca profesora Saliga. Bardzo proszę.